Cześć, tutaj Mister Assassinu i widzimy się w kolejnym, już drugim odcinku z gry Dead Space. Jak widzimy, kolejka jest naprawiona, te dziełągi zabite i w poprzednim odcinku zapomniałem, że trzeba grę zapisywać, tylko że ja nagrywam odcinek po odcinku, więc to na razie nie robi problemu. Będę musiał zapamiętać, że na koniec tego odcinka muszę zapisać grę, żeby mi, znaczy wejść do tego punktu zapisu i zapisać, żeby to nic nie uciekło. No a teraz ruszajmy dalej, czyli musimy znaleźć płytę główną. Okej. Spoko. Wyjdź, proszę cię, grzecznie. Ale to nie jest taki zwykły. What the fuck, on nie był zwykły. Ja sobie... Aha, tak, pamiętam go teraz. Za pierwszym razem to ja tu srałem, żeby on nie wyskoczył i strzelałem do niego. Tak, zapis gry. Wiecie co? Profilaktycznie. Nie chcę tego stracić, bo tam w sumie nie zapisywałem wcześniej, jak tam weszliśmy. Czy zapisywałem? Tam był chyba zapis, ale nie zapisałem. Mniejsza o to. Lecimy dalej. Tu te niedziałające drzwi. One są w sumie bardzo głośne. Dziwne, że ich teraz nie słyszę. One tak dziwnie dźwięk zrobiły. O kurde, staza mi nie zadziałała, weź się wyjacz. No, staza coś nie zadziałała, jak tam widzieliście. Okej, to już wiem z tego, co grałem wcześniej, ale wiem też jeszcze jedno, właśnie. Miałem zwiększyć czułość myszy. What the fuck? Nie, wyjdź. Oni się już nie podniosą, prawda? No dobra, wybaczcie mi to, ale ja muszę to zrobić odrobinę, bo tak się nie da celować. Czułość myszy, gdzieś myślę, tyle starczy. Akceptuj. Tak, znów gra. Dobra, sorry za to. Od razu lepiej. Mógłbym w sumie sobie kliknąć. Ale wiecie co? Nie, jest o wiele lepiej, ale jeszcze odrobinkę. Sorry za to, ale wiecie, niestety... Żeby coś trafiać, trzeba ruszać myszą. Myślę, że to będzie już git. Znów grę. O, od razu lepiej. A czekajcie, bo jak nie poruszam, załóżmy ktoś z tyłu, ktoś z przodu. Muszę się do tego po prostu przyzwyczaić, bo jak mówiłem na początku pierwszego odcinka, sterowanie jest dziwne. Właśnie teraz, jak poruszam postacią, robi... te ruchy są bardzo szybkie, ale jak wrzucam się na celownik, ruchy są wolniejsze i trudno się do tego przyzwyczaić. Dobra, mniejsza o to, lećmy dalej. Dobra, nie pamiętam w sumie, czy coś tu jeszcze było. Aha, tu jest kolejka, dlatego ostrzegają. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Te drzwi, o których ona wspomniała, są właśnie tutaj na wprost, a my przyszliśmy stąd wcześniej. Tu nas zaatakował ten dziwoląg i troszkę szkoda, że on znika. Trudno. Życie. Dobra, zapiszmy teraz na drugim. Wiecie, jak jest zapis, a w Dead Space, jak słyszałem, trzeba zapisywać. Chyba zazwyczaj z tego leci dym, jak coś stąd wybiega. Dobra. Nic nie ma. I tu jest ta fajna winda odwrócona, że się wchodzi z tej, wychodzi z tamtej. Isaac. It's Kendra. It looks like the door to the storage room is locked. There should be a key somewhere in the maintenance bay. O, drzwi które? Kurczę. Nie pamiętam w sumie, o jakich drzwi ona... Aha! Już wiem. Wyjdź. No, czemu? Trafiłem go w nogę. Ej, zostań tam. A ty wyjdź. Muszę się bez kitu nauczyć celować, bo to jest trochę trudne tutaj. Profilaktycznie. Dobra, energia plazmowa, przyda się. On coś na pewno też zostawił. Kredyty. Te kredyty potem nam się przydadzą, aby kupować jakieś tam inne rzeczy w tych
magazynach czy coś, chociaż troszkę jest to dziwne, że trzeba na stacji kosmicznej. Nie! Fuck! Ładuj! Wracając, troszkę jest to dziwne. The fuck! Dobra, troszkę ich tu było. Wracając ponownie. Jeśli to jest stacja kosmiczna, to aż dziwne, że trzeba tutaj kupywać swoje narzędzie, że tak powiem, bo to bronią nie można tego nazwać na nie można tego nazwać bronią, ponieważ ludzie tu pracowali. Wow. Kolejka, da? Kolejka. Ponieważ ludzie tu pracowali, więc tego bronią nie nazwiemy. Ale wiecie, jak przychodzi się... O Boże, kolejny. Chodź. Dobra, nie biegnij, nie biegnij. Powiedziałem chodź. Grzecznie. Boże. Beskitu, moja celność jest tu straszna. Lepiej mi odetnę tą głowę. Moja celność jest tu straszna. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tam są te drzwi do magazynu, bo ja to pamiętam. Dlatego od razu pójdziemy sobie tutaj. I weźmiemy ten kluczyk. Okej. Sorry, że nie krzyczę, ale pamiętałem to. I... Ten dźwięk się tak zgrał z tym, czy po prostu trafiłem? Że tak sobie... Że taki metaliczny dźwięk poszedł. Już, już, już. Ja wolę im głowę w sumie rozwalać, tak jak klęczą sobie. Ludzie przodu się. Jak klęczą sobie. Ale wiecie, w sumie... Jak nie żyję. Po co tracicie mieć? Tu jest klucz, a zazwyczaj jak się bierze jakiś klucz czy coś, to wyskakuje coś, prawda? Takie ważniejsze rzeczy się bierze, więc ja na razie sobie zbieram sobie te tutaj dziennik. Ja ten dziennik pamiętam, tu są pierdoły, pozwolę wam to oczywiście przeczytać. Aha, tak się przesuwa, czy? No dobrze. Ja wam to pozwolę przeczytać, ale tu są, jak mówię, pierdoły. Możecie sobie tam zastosować. To są dzień misji 5, uszkodzenia takie tam. Zresztą sami widzicie. Jak mówię, nie mowa. Nie warto czytać. W ogóle właśnie. Kończy mi się staza. A ja nie pamiętam, jak się ją aplikuje. Takie piękne słowo użyłem. Dobra, mam już w sumie ten kluczyk. I można wracać. Ale znając życie, twórcy gry dadzą mi tu kogoś. Siema. O Boże, gnij. Dobra. O, daj mi to. O, nawet nie zauważyłem, że tu jest jeszcze średni zestaw medyczny. Przyda się przy moich umiejętnościach. I oczywiście, chyba muszę głośniej gadać, bo wiecie, możecie mnie nie słyszeć. O, rany. Możecie mnie tak nie słyszeć, jak tu się coś głośniejszego dzieje, jak coś wyskakuje, więc postaram się mówić głośniej. Teraz zjeżdżamy na dół, żeby otworzyć te drzwi oczywiście i będziemy mieli kluczyk, będziemy mieli płytę danych i wrócimy... No fuck, the fuck! Dobra, to było dobre. To było dobre. Dobrze go usłyszałem, bo bym je zdziwił totalnie. Przestraszyli mnie tu i trochę się boję. Tam jest... Tam mamy iść, ale wiecie co? Ja sobie to wezmę. Ile mam? 3. Przeładuj się. Jak ja będę tak wrzastał tą amunicją, to długo mi nie starczy. Dobra, najpierw weźmiemy to. I rozwalimy to. Jestem ciekaw, czy jak rozwalam te pudełka, to mogę ich sprowadzić, tak? W sumie to dość duży hałas robi. Ale myślę, że jednak twórcy nie pomyśleli o tym i nic takiego się nie dzieje. Dobra, mam kluczyk.
Czy tu jeszcze coś się pojawi? Boże. Dobra. I wpierdzielamy się tu i zostajemy na chwilę. Powinniśmy być bezpieczni. I tak, tu jest płyta główna, ale zanim ją weźmiemy, warsztat. Do warsztatu. Dobra, dobra. Ja zaraz tam wejdę, tylko jeszcze tu jest ten jeden, który można otworzyć. A, zostawmy... O! Nie mogę go wziąć, bo mam ekwipunek pełny. Ale też nie mogę użyć. Dobra, o właśnie, tu jest ten węzeł mocy, o którym tam chyba wspomniano nawet w tym, przy tym warsztacie. On będzie nam teraz bardzo pomocny, ponieważ możemy sobie coś ulepszyć. Dobra, co ulepszyć? Piła plazmowa, RIG to jest nasz pancerz, tak mi się wydaje. Wiecie co, piła plazmowa była dobrym pomysłem. Zobaczmy najpierw na ten. Tlen i punkty wytrzymałości. Nie, wiecie co, punkty wytrzymałości na razie nie ma sensu, ponieważ na razie jakoś sobie radzę, więc zapakuję coś tutaj. Obrażenie. Obrażenie zostaną ulepszone o 2 punkty i pojemność mogę zwiększyć. Chyba obrażenia, bo jak widzicie, nieraz strzelam w nogę i on się nie rozpada, więc zapakuję sobie w obrażenia. I mogę wykorzystać jeszcze jeden, mam, aha, mam 2 węzły mocy. I tu będzie przeładowanie. O, wiecie co, chyba zapakuję w to i potem pójdę a może tu i tu. Potem znowu wyobrażenia, a to jest szybkość. Co to jest szybkość? Po prostu bieganie czy... Nie no, na pewno bieganie czy coś, bo tutaj jest szybkość przeładowania, więc... A to jest logiczne. Nie, dobra, zapakujemy sobie może w magazynek, bo myślę, że to może mi się przydać. Okej. I wychodzimy z tego. Nie mamy już więcej węzłów mocy. Dobrze to nazywam? Chyba dobrze. I możemy wziąć płytę główną. Cel osiągnięty. Znając życie, oni zaraz wyskoczą, jak tylko drzwi otworzę. Tu więcej nic do zabrania nie mamy. Tu mamy ten... O właśnie, ekwipunek na pewno jest literką I. Tak. Przesuń, wybierz... Wybierz, to jest po prostu. Odbyw energii stazy. Użyj. O, wiem jak się używa już. Spoko. O, wiecie co, wezmę sobie jeszcze to. Chyba teraz będę miał miejsce, czy nie? A, mam miejsce. Na razie moduł stazy mam na maksa, więc to będę młot. Take the board back to tram control and slot it into the computer array. That should get the tram system back online. Właśnie przestraszyłem się tego dźwięku, bo nie sądziłem, że on będzie tak blisko. Możemy się mu teraz przyjrzeć w sumie i... No nie wygląda za ciekawie. Jak mu w ogóle zmutowały ręce, że ma 4? Rozumiem kości, znaczy te szpony mogły mu z kości wyrosnąć, ale 4 ręce? The fuck? Mniejsza. Wiem tylko, że trzeba to zabić. Do widzenia. Fuck, nie. Dobra. Ale ładnie wyrwał. What?! Aha. Nie sądziłem, że bez głowy może on jeszcze się poruszać. W sumie po co mu głowa, nie? Dobra. Dobra. Aha. Energia plazmowa, to mi się przyda, więc się przeładuje. Dobra, troszkę się boję teraz, bo naprawdę tu się... Akcja za... Czy tam coś wlazło? Akcja zagęszcza. Ja go słyszę, nie? Ja wiem, że on tu jest. On musi tu gdzieś być. Czy to ja oddycham, w sensie Isaac? Nie. Pusto. Czysto. Dobra. Winda. Można... Do fu! O Boże. Podejrzewałem, że coś jest tu nie tak, bo w sensie inni zniknęli, a ten został? Troszkę dziwny, nie, ale...
Można było się tego domyślić. Dobra, jedźmy. A teraz nie wiem w sumie, czy ja jechałem do góry, czy na dół. Na dół jechałem. Teraz lecę do góry. Teraz lecę do góry. Wow, wiedziałem, wiedziałem. Jakim cudem ty jeszcze możesz się poruszać? To było do przewidzenia. Dobra, a się cicho zrobiło. Te drzwi tak były zamknięte, czy ja jestem na innym pu... Nie, były. Musiał... Nie, nie były. Nie mogły być. Wiem, że było otwarte, przecież to było widać. O, runda pierwsza. To jest czas gry? To jest chyba czas gry. Chociaż niemożliwe, przecież grałem więcej. A chwilka, zobaczę sobie to na szybko. Czy to jest godzina? To jest chyba godzina, wiecie, sprawdzę. Nie, nie jest to godzina. To jest czas gry. Mniejsza o to. Dobra, wbijamy i tak jak mówiłem, to nie było przymknięte. Te głosy zaczynają mnie intrygować, bo myślałem, że to jest tylko straszałka. Ale wydaje mi się, że chyba jednak nie. Chyba jednak to nie jest straszałka. What? Wiecie, jak zawsze w horrorach mówią, nie iść tam? Posłucham się ich. Dobra, jestem tutaj. Czemu są pozamykane te wszystkie te? Tu wiem, że raczej nic mi się nie stanie. O, otworzyły się. A spoko, dobra. Są tam, siedzą. Użyj. Dobra, jest podłączony. I możemy teraz... Wezwij kolejkę, aby dostać się na główne pokłady. Ładnie, jest wagonik. Można spieprzać. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Kellion and prep it for launch. We'll find out where we camp on the bridge and meet you there. If we live that long, you're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going your to die out here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? Just get us out of here alive. No tak, widzimy, że mu nie ufa. Nie wiem, czy słusznie, czy może niesłusznie. Chociaż podejrzewam, że może słusznie nawet. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale nic. Czyli my po prostu mamy wrócić teraz do naszego statku. Coś było na K. On się nazywał jakoś na K, ale sorry, nie pamiętam. Nie chcę teraz pomieszać nazwy, więc wolę nie mówić. I wracając, mamy wrócić na statek, poczekać tam na nich, naprawić go bodajże, albo oni mogą mi naprawić i odlatujemy, koniec gry. Więc spoko. Tylko czy ja dobrze idę? Tak, dobrze. Na pewno coś tu jeszcze będzie. Na pewno. Chociaż wiecie, tej części gry już nie pamiętam. Znaczy, pamiętam ją, co się będzie działo, ale nie pamiętam, gdzie kto skacze. Chociaż... może... może nie, może tak. Krew, stopy, w tamtą, w tą. Gdzie? Ja pierdzielę. Bez kitu, sram po gaciach, nie? I to bardzo. To jest to miejsce... O Boże, tu jest światło. Jak najszybciej stąd spieprzać. Bez kitu, jest coraz gorzej. Znaczy w sensie z grą i też z akcją mówię, tylko z moim podejściem do tej gry, znaczy dla was fajniej oczywiście, bo
Ja więcej sram po gaciach. I możecie się z tego pośmiać, nie? A ja niestety nie. I to jest właśnie to. Ten plus dla was, minus dla mnie. On tam był, ja wiem, jak widziałem. Ja wiem. On mi prowadzi na rzeź jak takie cielątko, czy... Zostań. What the fuck? Boże święty, gin. Szmaciarz. Pamiętałem mniej więcej ten moment. Ale... Właśnie, zabierzemy sobie. Ale nie pamiętałem dokładnie gdzie. On nic nie wydropił? Nie, nic. Albo już wziąłem. Będę musiał sprawdzić jeszcze opcję, jak się ta pierdziela ich złapy. Bo widzicie, teraz użyłem tego mocnego uderzenia nogą, czy jak to tam nazwać. A ręką to się chyba biło klawiszem E bodajże. Isaac, we made it to the bridge. It's a nightmare up here. No survivors. We're going to try to get to the command computer. Wish us luck. Czyli dostali się już na mostek, fajnie. Tutaj widzimy, to jest bodajże cały ten statek Ishimura, jeśli się nie mylę. No i widzimy, tych uszkodzeń jest bardzo dużo, jak patrząc na wielkość statku. I nie wiem, czy to są pokazane sektory, gdzie coś jest zepsute, czy to dokładnie oznacza jakąś zepsutą część. Właśnie wiem, że tam jest zapis. Nie, tam są drzwi. Tu jest zapis. Jestem ciekaw, ile ja razy będę ginął w tej grze, chociaż na razie dobrze, że jeszcze ani razu nie zginąłem. Jakoś idzie, nie powiem. No i od tego momentu, jak będę wracał... No, wracał będę. O ludzie, już wam spieprzyłem grę. Bo pierwszą już teraz kończymy. Też wchodzimy tutaj przy statku. Oni... Gdzieś tam było, czy mi się wydawało? Oni zaraz wrócą. I będzie dobrze, nie? Będzie dobrze! Za dużo pocisków, jak na takie bydle. Będzie dobrze, tak, będzie dobrze. On tu był, nie? Gdzie te ścierwa? Nie wstawaj. Co to w ogóle jest? Ciekawie, ile mam amunicji. Czy tych pocisków plazmowych, to nie jest amunicja nawet. Co? Pika. Ishimura, jaki piękny napis. Ja miałem wrócić na ten statek, nie? No, trochę jest słabo dźwięk zrobiony ognia, no trudno, stara gra. Chociaż to... Nie jest aż takie chyba trudne zrobić, chociaż ja się nie znam też, to nie będę wam tutaj mówił. Wczytać, ale co mam wczytać? Załadować raport o uszkodzeniach. No okej, okay, ale co to... What?! What the fuck?! Jak gdzie jest wyjście?! Możesz w dupę. Ej, ja trochę płonę chyba. A nie, to była jakaś walizka. Możesz w dupę. Możesz w dupę. Dajcie mi sterować to szybko. Dajcie mi szybko sterować. Był trzeci, nie? Był trzeci. Jest trzeci. Tam jest jeszcze jeden. Przoduj, przoduj. Jak nie ma, mamo? Chyba se kpicie, nie teraz? Chyba se teraz kpicie! Chyba se teraz kpicie! No ej, no walcz! Ja pierdzielę, też masz amo! O Boże! Co the hell is happening down there? What happened to the shuttle? Those are at home. It's the only way off the ship. Kendra. No, Hammond! This changes everything! Ano w sumie. Just let me think.
Can you access the command computer? It's no good. There's an executive lockdown of all primary systems. Without the captain's authorization, I can't access them. Well, where's the captain? Here he is. Captain Benjamin Mathias. Location? Med lab. Status? Deceased. What? How? I can't access that information. Find the captain and you'll find his rig. With his authorization codes, I can crack this computer wide open. Damn it. Isaac, I'm sending the tram back to your location. Get to the medical deck and find that rig as fast as you can. What was that? Okej. Dobra, tutaj skończymy. Czyli niespodzianka, to nie jest koniec gry, nie wracamy stateczkiem. No i dobra. Wiecie co, ja chyba tam pójdę jeszcze zapisać grę, z wami oczywiście. Bo ja sobie na dzisiaj skończę. No wiecie, starczy mi emocji, już nagrywam ile? 50 minut. 50 minut gry, dobra. Aż się zdziwiłem, że tu mi się skończyła energia plazmowa, to było praktycznie... No aż dzikie, bo już ja ją miałem, nie wiem, wystarczając, tak mi się przynajmniej wydaje. Co to jest? Chyba coś od naszego statku, podejrzewam. Słabo zrobili model statku, o, energia. No ale to jest też, jak wspominałem, stara gra. No trudno. Wiemy o co chodzi. Wiemy, że jest niedobrze. Wiemy, że musimy stąd jakoś uciec. Te pudełko chyba mogę zniszczyć, ale... Tak, kopnę je. Muszę więcej zbierać, tylko aż się zdziwiłem bez kitu nad tą energią plazmową. Światło, dziękuję. Bo zaraz... O, w ogóle to jest... Ten, kredyty... Daj mi te kredyty. Mam nadzieję, że często nie będzie się to zdarzało, że mi brakuje tej energii, bo to będzie złe. Ledwo co dałem radę, widząc po tym pasku życia. Dobra. A więcej tu tych paczek nie ma. Tu jest jeszcze jedna. Oni wiem, że poszli w tą stronę właśnie, nasza załoga. Więc w następnym odcinku będziemy podążać właśnie w tamtą stronę. A teraz ja tutaj zapiszę grę i na dzisiaj zakończę przygodę z Dead Space'em. Zapiszę ją tutaj. Potem nie będę wiedział gdzie, serio. Znaczy... A nie, będę wiedział po czasie, dobra. Zapamiętać tylko to. Więc dobra. Wiemy, że już chyba nasz jeden ziomek z załogi nie żyje, został porwany gdzieś tutaj. O, nawet są otwory. Został porwany gdzieś tutaj. Czy dwóch nie żyje? Dwóch chyba już nie żyje. Tak, dwóch. Więc dobra. Nie będę przeciągał. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się już niedługo, jak wspomniałem w pierwszym. Będę miał trochę jeszcze materiału, więc... Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć!